Trudne rzeczy to są na początku. Jak ma się tam 20 lat i się zaczyna pracować, czy tam 20 parę, mając duże doświadczenie, to już nie ma trudnych rzeczy. Tylko kwestia rozwiązania tych problemów. Tu podcast ósma szesnasta. Naszymi bohaterkami i bohaterami są ludzie w całości poświęceni temu, co robią na co dzień. Wysłuchacie opowieści o drodze, jaką musieli przejść, o wysokich lotach i trudnych upadkach. Poznacie jasne i ciemne strony ich zawodu, a przy tym otrzymacie przepis na to, jak osiągnąć szczęście i spełnienie w pracy zawodowej od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Złote serce. Lepsze złoto w sakiewce niż złoto w przyszłości. Choćbyś miał złota skrzynię, śmierci się nie wywiniesz. Kiedy na świętą Barbarę błoto, będzie zima jak złoto. Nie wszystko złoto, co się świeci. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Cześć. W trzecim odcinku podcastu 8.16 Natalia i Magdalena. Jak już wiecie, jest to podcast o pracy. Jednak takiej pracy, która łączy się z wielkimi emocjami, z satysfakcją, również z bólem, z pewnego rodzaju adrenaliną a, i oczywiście z trudnościami, nienormowanym czasem pracy, a przede wszystkim. Z wyboistą, pełną niespodzianek, drogą do spełnienia siebie w zawodzie. Do naszego podcastu zapraszamy osoby, które niejednokrotnie traktują swoją pracę jako służbę. Służbę innym, służbę sobie, służbę idei. To ludzie dosłownie żyjący swoją pracą, dlatego w dzisiejszym odcinku usłyszycie taką wyjątkową historię, bo historię dwóch osób, ekspertów i to słowo na pewno nie jest powiedziane na wyrost, bo są to osoby z prawie 40-letnim doświadczeniem w zawodzie. Nasi goście przybliżą nam pracę w zawodzie złotnik-jubiler. Natalio, a skoro jest to taki nasz wstęp i możemy tutaj chwilę sobie porozmawiać, to powiedz nam, jaki ty masz stosunek do biżuterii? Klasycznie, dobre pytanie. <laughs> Zastanawiałam się nad tym przed naszą rozmową i doszłam do wniosku, że no chociaż wiadomo, że biżuteria pełni taką funkcję ozdobną, to dla mnie taką główną jej funkcją jest, jest dziedziczenie właściwie i, i to, że każda biżuteria, którą mam, to jest biżuteria podarowana mi przez kogoś. Nie noszę jej za dużo, a to, to co noszę to są. Przede wszystkim pierścionki, które odziedziczyłam po mamie, bawci, a nawet cioci. I to jest bardziej dla mnie takie symboliczne, takie sentymentalne po prostu. Tak, tak, tak. Ale właśnie, a propos tych moich pierścionków, które mam właśnie na sobie, bo nie powiedziałyśmy jeszcze, a to już stało się trochę taką tradycją tego podcastu. Magdaleno, co masz dzisiaj na sobie? Właśnie byłabym zapomniała. Dobrze, że jesteś tutaj przytomna. No oczywiście dzisiaj na rzecz naszego odcinka jestem ubrana cała w diamenty i w brylanty i inne klejnoty. Oczywiście też mam swoją niezawodną bransoletkę z pudrowymi cukierkami i taką... Taki wiem, się, się sypie, tak, właśnie no, Tak, troszkę, troszkę podgryzłam, kiedy mówiłaś: Puder. Po, po cichu, tak, P puder na nos i puder, do, 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 żeby skonsumować. I jeszcze mam, znaczy niedobre, no nie mam, ale chciałam wziąć, nie mogłam nigdzie znaleźć. Taki naszyjnik z brawo nie wiem, Ty chyba nigdy nie czytałaś brawo Ja pewnie wtedy: Przekrój czytałam. Przekrój czytałaś? Coś. ja czytałam Bravo i Popcorn. I tam dołączali do niektórych numerów takie, takie kolie plastikowe na szyję, zakładane były bardzo popularne. I w tamtych czasach, jak już mówimy o stosunku do biżuterii, to ja uwielbiałam biżuterię taką ręcznie robioną przez siebie i tworzyłam kolczyki z kapsli od tymbarków i one były dla mnie naprawdę istotne, więc chyba miałam jakieś zadatki na jubilerkę w tamtym czasie, ale już myślę, że tak. Tak, aktualnie nie Coś noszę za dużo, za dużo biżuterii. Raczej oszczędna jestem w tym, bo kiedyś chyba zbyt przesadzałam. W sensie przesadzałam, bo tego było za dużo. Teraz się przesadzanie tylko z roślinami kojarzę. Ja dlatego sama się przed <grym> sobą <grym> muszę tłumaczyć. A rośliny to poprzedni odcinek podcastu, do którego bardzo serdecznie was zapraszam. Tak, zachęcam. ja wciąż go po prostu mam w głowie i, i tak. ale Wracając jednak. Tak, wracając, wracając, wracając. Rrr, powiedz mi... Mm, ty tam w ogóle masz takiego na Tutaj tym wiszącego. uchu, tak? Co, co to jest? Wytłumacz się też z tego. Jest to kolczyk z koralem, który, no właśnie, otrzymałam od mojej przyjaciółki Oli. Ja mam, jak widzisz, jeden kolczyk, Ola ma drugi. Mhm. Dzielą nas kilometry, a każdy z nas ma jeden kolczyk. I można powiedzieć, że to jest taki dla nas amulet. A czy wiesz, że skoro jesteśmy przy amuletach, że już w starożytnym Egipcie one były bardzo popularne, oczywiście miały chronić przed złem i niepowodzeniem. Zresztą tak myślę, że niektórzy do dzisiaj myślą, że jest taka funkcja amuletów, no, no bo chyba tak jest. Kobiety nosiły bransoletki na rękach, na nogach, na szyję zakładały takie szerokie kolie z paciorków. Tak było kiedyś. Um, ale w ogóle skąd wziął się pomysł, żeby ozdabiać się klejnotami, jak myślisz? Myślę, że jest to stary jak świat. Że już od początków ludzkości nasi przodkowie, ci, którzy prowadzili koczowniczy tryb życia, wykonywali ozdoby z tego, co tylko mieli pod ręką. Czyli pierwsza biżuteria to kości, kły, muszle, kawałki skóry, ptasie pióra. A, a takie najstarsze klejnoty, wyczytałam przed naszą rozmową, że pochodzą sprzed około 100 tysięcy lat. Ale bardzo szybko odkryto też moc i funkcjonalność złota, srebra czy metali półszlachetnych. i to właśnie z nich potem zaczęto wytwarzać ozdoby. Chociaż ta funkcja ozdobna biżuterii miała tak naprawdę drugorzędne znaczenie, bo przede wszystkim chroniła przed y, złymi mocami, albo miała chronić, a także miała informować o pochodzeniu oraz Statusie noszące je osoby. Wracając jeszcze do tej ozdobnej mhm. funkcji biżuterii, to czy wiedziałaś, że już w XVI wieku mhm. pojawiły się pierwsze żurnale? Wow. W nich właśnie były ryciny biżuterii. A dzięki temu niemal identyczne ozdoby można było znaleźć w miejscach oddalonych od siebie setki kilometrów. No, wiadomo, rzeczywistość była trochę inna niż dzisiaj. Ale nie wiem, czy to było do końca dobre, bo taka księżniczka jechała na koniu, tydzień się tłukła, żeby 100 kilometrów dalej znaleźć laskę, która miała taką samą kolię jak ona. Więc to trochę, trochę musiało być przykre i rozczarowanie. W każdym razie musimy wiedzieć o tym, że w średniowieczu to złoto stało się tym najwa najważniejszym kruszcem, i władcy nosili korony wykonane ze złota. Jak wiemy, biżuteria zrobiona z tego metalu, symbolizowała mądrość. Dostojeństwo. O, tego by się przydało dzisiaj. No, no dobrze, ale zróbmy szybki przeskok z, ze średniowiecza do współczesności, dlatego, że współczesna biżuteria czerpie właśnie wzory z poprzednich epok, ale dzisiaj no, jest dużo bardziej dostępna dla zwykłych śmiertelników. No dokładnie tak i tutaj też sobie doczytałam troszkę, że największy rozkwit wyrobów jubilerskich, podobnych do tych dzisiejszych, miał swój szczyt na przełomie XIX i XX wieku, zaś postęp technologiczny pozwolił wtedy na wykorzystywanie kamieni i w biżuterii zaczęły pojawiać się na przykład cyrkonie oraz tak popularne dzisiaj kamienie swarowskiego. Natomiast jeśli chodzi o kształty czy motywy biżuterii to główną inspiracją była fauna i flora. Z sławne w Polsce broszki były wtedy w kształcie smoków, węży, ważek, ptaków, nawet motyli. Natomiast naszej niki i bransolety miały często kształt liści albo kwiatów. A co do materiałów, to pojawiły się metale kolorowe, kamienie półszlachetne, barwna emalia, bursztyn. Tak bardzo znany nad Bałtykiem, macica perłowa, kość słoniowa, platyna i złoto. Druga połowa XX wieku to bogato zdobione naszyjniki, łańcuchy i obroże. Stawiono na wiszące kolczyki ozdabiane perłami, a na jeden nadgarstek na bogato kilka bransolet. Hmm. Słuchajcie, to chyba na tyle z tej krótkiej, acz treściwej lekcji historii. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda. Proces tworzenia biżuterii, począwszy od projektu do jego realizacji, jakie predyspozycje trzeba posiadać, aby móc rozważyć pracę w branży jubilerskiej, co to jest sufmiarka albo kornazen. Tego wszystkiego dowiecie się przy słuchaniu tego odcinka numer 3. To jeszcze tytułem przerwnika. W tym odcinku podcastu trochę się wydarzy. Bo po pierwsze, gościmy Pawła Jażdżewskiego, który opowie nam o tajnikach pracy złotnika-jubilera i o drodze, jaka czeka każdego, kto podejmuje się takiego zawodu. A nasz bohater jest autorytetem w tej dziedzinie nie tylko ze względu na swoje wieloletnie ogromne doświadczenie, ale też dlatego, że inspirował do tego zawodu innych, przekazując skutecznie swoją pasję. I tutaj pojawia się bohaterka specjalna tego odcinka. Dlatego, no cóż, warto z nami zostać do końca. Rozpoczynamy nasze spotkanie z jubilerem Złotnikiem tradycyjnie od rozmowy rekrutacyjnej, czyli są to krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Podaj trzy cechy, które pomagają w Twoim zawodzie. Cierpliwość na pewno. Dokładność, no i precyzja. Podaj też trzy cechy, które przeszkadzają w Twoim zawodzie. No, trudno mi tak te odpowiedzieć, ale myślę, że na pewno nie można się zniechęcać, czyli, czyli taka. Hmm... Nie można się łatwo poddawać. Tak, to na pewno. Brak fantazji, no i brak wyobraźni. No to jednak trzeba mieć dużą wyobraźnię, mhm. szczególnie przy robieniu wzorów. Zaliczamy? Zaliczamy. No niech będzie. Pytanie numer trzy. Co jest najtrudniejsze w Twoim zawodzie? Prosta, trudne pytanie. Najtrudniejsza rzecz. Chyba nie ma takich rzeczy bardzo trudnych. Trudne rzeczy to są na początku. Jak ma się tam 20 lat i się zaczyna pracować, czy tam 20 parę, mając duże doświadczenie, to już nie ma trudnych rzeczy. Tylko kwestia rozwiązania tych problemów. W takim razie, gdy ma się to 20 kilka lat. To co jest twoim zdaniem takim największym wyzwaniem? Stworzenie czegoś wielkiego. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli ta ambicja. <laughs> czyli takiego wzoru typu perpetuum mobile, którym wszyscy będą się zachwycali i o którym wszyscy będą mówili. Takiego jakiegoś kartiera. Gdybyś kiedyś nie wybrał zawodu złotnika, co to by było? No chyba byłbym rajdowcem. <laughs> I podaj jedną rzecz, którą najbardziej lubisz w swoim zawodzie. E, najbardziej lubię efekt końcowy wykonywania biżuterii. I widać ten efekt, jest to piękne, sprawia zadowolenie i satysfakcję. To jest chyba ta miarą, miarą mm, doskonałości efektu. To jest najfajniejsze. Gdyby teraz stanął przed Tobą człowiek, który marzy o tym, żeby zostać Jubilerem, jaką jedną radę bądź zestaw rad byś mu dał na początek takiej drogi? Oj, to bardzo trudne pytanie, bo to tych rad musiałaby być cała masa. Całą Biblię. Całą Biblię. Tym bardziej, że taki młody człowiek to, to on sam do końca nie wie, co on by chciał robić i czy na pewno się nadaje do tego zawodu. To by trzeba było, nie wiem, zweryfikować to najpierw. Pierwsze co, to czy ma jakieś zdolności manualne. No to jest takie najbardziej istotne, czy potrafi szczypce dobrze złapać. Druga rzecz, czy ma wyobraźnię przestrzenną. bo jeżeli nie ma takiej wyobraźni, to nie jest w stanie stworzyć pięknej biżuterii. On nie mając tej wyobraźni, to się nadaje tylko na produkcję, a to jest takie bardzo monotonne prawda? i powtarzalne. Co jeszcze takiego istotne by było? No na pewno cierpliwość, bo, bo do, do wykonania czegokolwiek to trzeba troszeczkę cierpliwości i spokoju, czego często młodym ludziom brakuje. No a wiedzę się zdobywa, także tutaj na, dla młodego człowieka to trochę czasu potrzeba, żeby tą wiedzę zdobył, i musiał mieć tą chęć zdobywania wiedzy, zdobywania umiejętności. No i tych zdolności, rozwijania zdolności manualnych. Nie? To myślę, że to są takie najbardziej istotne rady. To jak w każdym zawodzie, trzeba mieć dużo chęci i dużo predyspozycji. Nie? No tutaj chyba wyjątkowo dużo, bo trzeba być artystą, chemikiem, jeszcze mieć jakieś takie szaleństwo kierowcy rajdowego w głowie. Tak naprawdę trzeba być tak niesamowicie wszechstronną osobą, żeby, żeby stworzyć taki pierścionek. No na pewno tak, na pewno yy, przede wszystkim te zdolności manualne, prawda? bo reszty to można się nauczyć. Jak, jak, jak ma się zdolności manualne, to wystarczy je rozwinąć, yy, wiedzę można zdobyć, yy, umiejętności, no to też, też, też są do zdobycia, prawda? Ale zdolności manualne muszą być. Uzbroić się w cierpliwość i rozwijać zdolności w dłoniach. Tak, i spokojnie wykonywać krok po kroku każdą czynność po kolei. Mnie tak na początek, tak naprawdę najbardziej interesuje to rozróżnienie. Złotnik, jubiler, bo na początku, jak szukałyśmy właśnie osoby, która mm, mogłaby nam o tym zawodzie coś opowiedzieć, to myślałam, że szukamy jubilera. Oczywiście jest różnica między złotnikiem a jubilerem. Jubiler to jest znawca kamieni oraz osoba, która oprawia te kamienie. Natomiast złotnik jest to zawód, którym się pracuje, tworząc biżuterię z metalu, no, i to jest taka różnica, że jubiler jakby wykańcza tą biżuterię, którą złotnik przygotował, i w związku z tym nastąpiło takie jakby połączenie tych dwóch zawodów w jeden. I stąd nazwa złotnik-jubiler. A czy są osoby, które są albo tylko jubilerami, albo tylko złotnikami? Trudno mi na to odpowiedzieć, bo nie znam takich osób. Przeważnie każdy, każdy złotnik musi znać się na kamieniach, a każdy jubiler musi umieć oprawiać te kamienie, czyli hmm, chyba że jubiler dostaje, dostaje już gotowe wyroby do oprawiania kamieni. To tutaj może być jakaś różnica w tych zawodach, ale nie znam takiej osoby, która by się wyłącznie trudniła oprawianiem kamieni. A nie tworzeniem biżuterii i wykańczaniem jej łącznie z oprawą z tych kamieni. Nie? A tak zaczynając od początku, to proszę mi powiedzieć, jaką jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać jubilerem? Tak naprawdę, jak, w jaki sposób trzeba się nauczyć tego zawodu? Można się nauczyć tego zawodu? W tej chwili, czy tak rys historyczny? Mm, proszę podać rys historyczny. To jest jak najbardziej wskazane. Tak jak ty zaczynałeś. Kiedyś, swoją... kiedyś, kiedyś, kiedyś była w Gdańsku szkoła. To było, to było liceum zawodowe. I zasadnicza szkoła zawodowa. Razem. Zegar mistrzowska i złotniczo-jubilerska. No, i po tej szkole zdobywało się tytuł czeladnika, i można było, można było pracować jako czeladnik w zawodzie złotnik jubiler. Ale oprócz tego trzeba było jeszcze zrobić egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej. I to było już takie weryfikowane w zasadzie dokument, który, który był na całym świecie. Uznawane. Nie? Natomiast w chwili obecnej nie ma takich. To znaczy tu w trójmieście ja nie znam, żeby była taka szkoła, która, która by uczyła zawodu złotnika jubilera od podstaw i w pełnym zakresie, to znaczy, żeby były przedmioty związane z, z tym zawodem, czyli tam powiedzmy mineralogia, technologia. Ja pamiętam, mieli też rysunek zawodowy, na którym się projektowało biżuterię, robiło się tą biżuterię w kilku rzutach, opracowywało się technologicznie proces produkcyjny itd. Nie znam takiej szkoły, która w tej chwili by w ten sposób przygotowywała do zawodu. Słyszę, że są jakieś tam uczelnie, które uczą projektowania, które, które przygotowują do. do, do do, powiedzmy, namiastki tego zawodu, bo to nie do końca jest takie przygotowanie, jakie powinno być, ale, ale nie ma takich szkół. Czyli można powiedzieć, że osoba, która marzy o zawodzie złotnik jubiler, po prostu tę wiedzę uzyskuje w praktyce, pracując w zakładzie? No, wydaje mi się, że to jest jedyna metoda y, nauczenia się tego zawodu: zgłosić się do, do cech Rzemiosł Różnych i poszukać, Pracowni, która, która poszukuje ucznia i praktykę odbywać w takiej pracowni, natomiast yy, yy, uczyć się w jakiejś szkole, czy to w liceum, czy, czy w zasadniczej szkole zawodowej yy, i w ten sposób się kształcić na złotnika mhm. jubilera. A odnośnie tego cechu rzemiosł, czy każda taka firma musi należeć do cechu? Z, z czego to wynika? Kiedyś było to obowiązkowe, w tej, chwili, w tej chwili jest to dobrowolne, ale należąc do cechu rzemiosł różnych, ma się możliwość kształcenia uczni. A co za tym idzie, ma się tam pewne przywileje, tam są jakieś, jakieś profity z tego tytułu, że się wykształci ucznia. A jakie predyspozycje musi posiadać taka osoba, która chciałaby zostać jubilerem złotnikiem? Myślę, że na pewno, na pewno dobry wzrok to jest takie, taka, no może trudno nazwać predyspozycją, ale, ale, ale musi rozróżniać kamienie, musi rozróżniać kolory, kształty, hmm. wielkość. Na pewno cierpliwość, bo to chwilę zawsze trwa, zanim coś się wyprodukuje. A poza tym, chcąc się uczyć tego zawodu, to trzeba przejść przez ileś tam etapów. No i to trwa, prawda? Jakieś takie wizje, powiedzmy, przestrzenne, że jak się coś narysuje, widać to w przestrzeni. No myślę, że to takie najbardziej istotne. Hmm. A są jak się te... uczyłeś tego zawodu, to spotkałeś się z jakimiś takimi trudnościami, że coś jest bardzo trudne w zawodzie. No, dla młodego człowieka wszystko jest trudne, bo nie wiadomo, czy się ma predyspozycje do tego, czy nie. To to dopiero po latach wychodzi, czy to był dobry wybór, czy nie. Natomiast, no, trudności takie jak w każdej szkole, że trzeba się uczyć. A jak już skończy się taką szkołę i faktycznie chce się zacząć pracę jako jubiler, to jaki kapitał trzeba posiadać, jakie maszyny, z kim trzeba współpracować, jak, jak w ogóle zacząć? Żeby założyć własną firmę, no w dzisiejszych czasach uważam, że to jest bardzo trudne, że że tutaj kapitał to nie jest wszystko, to, to, to bo rynek jest nasycony, jest bardzo dużo biżuterii sprowadzanej, taniej biżuterii, to naprawdę trzeba być bardzo zdolną osobą i robić jakąś biżuterię bardzo indywidualną i wyszukaną, na którą znajdą się potencjalni chętni, jacyś celebryci, którzy, którzy otworzą drogę przed tą firmą i Spowodują to, że będzie duże zainteresowanie tą biżuterią, mhm. i wtedy jest szansa na to, żeby, żeby znaleźć się na rynku. Natomiast chcąc produkować biżuterię taką masową, to chyba nie ma sensu. A jak to wyglądało w latach 80., kiedy Ty zaczynałeś pracę? No to w ogóle były bardzo ciekawe lata, bo w owych latach na, na rynku wszystkiego brakowało. To, co, co by się nie wyprodukowało, to wszystko się sprzedawało. Z tym, że no lata 80. były o tyle ciekawe, że, że nie, było, nie, było, nie było jakiegoś takiego trendu, jakiegoś wzornictwa. Praktycznie wszędzie biżuterii srebrnej, złotej brakowało, jedynymi sklepami, które. które, które sprzedawały biżuterię, to były państwowe sklepy jubiler, Były państwowe yy, zakłady jubilerskie, Polsrebro, które produkowało biżuterię i, i w swojej sieci sklepów sprzedawało. Yy, chcąc produkować prywatnie trzeba było no, bardzo dużo yy, przeszkód pokonać, żeby, żeby, żeby móc, móc to robić. Nie? Mm -hmm. To wracając teraz do samej produkcji biżuterii, tego jak na co dzień wygląda tworzenie pierścionków, kolczyków, broszek, w jaki sposób powstaje na przykład taki pierścionek, tak krok po kroku? No, to jest takie dosyć trudne pytanie, bo czy to ma powstać jeden pierścionek, czy to ma powstać seria pierścionków? Bo jeżeli jeden pierścionek, to, to jest to wykonywane ręcznie. I no jest to kosztowne, bo wiadomo, praca w tej chwili jest bardzo droga i, i, i na przykład w srebrze nie opłaca się zrobić jednej sztuki, w złocie w usługach tylko, prawda? Natomiast chcąc przygotować serię pierścionków, to trzeba przygotować pierwowzór, czyli tak zwaną matkę, no i można to ręcznie wykonać, a można to wykonać taką, powiedzmy, najnowocześniejszą metodą na komputerze. W odpowiednim programie przygotować wzór, następnie wydrukować ten wzór na drukarce 3D. Kolejnym etapem, jak już jest ten wzór wydrukowany, jest on wydrukowany w wosku, odlewa się ten wzór, wykonuje się go w metalu. No, przeważnie w srebrze czy w złocie, w zależności yy, czy jest to usługowo robione, czy, czy jest to do produkcji robione. Yy, I jak jest odlany ten wzór, obrabia się go, przygotowuje się go do wulkanizacji w gumie. Yy, dany wzór jest wulkanizowany w gumie, wycina się ten wzór z gumy i następnie. Robi się za pomocą wtryskarki woskowej, wtryski z wosku, ileś, ileś ale tych wyrobów. Zakłada się to na tzw. Tak jubilerską choinkę. Następnie tą choinkę, na choinkę zakłada się tuleje, zalewa się to masą formierską, gipsem. Wstawia do pieca, trzyma się tam ileś godzin, wygrzewa się tą. E, tą tuleję. E, przez to powstaje, powstaje forma. E, I następnie w tą formę wlewa się srebro lub, lub złoto. W zależności e, jakiego typu to mają być wyroby z jakiego materiału. E, po odlaniu tego odczekuje się chwilę i następnie chło chłodzi się tą tuleje, wkłada się to do wody, myje się tą choinkę, która jest w tej chwili już z metalu, obcina się te wszystkie wyroby z choinki, no i idą one do obróbki. Obrabia się to e, ręcznie, szlifuje, obcina do lewy, y, później e, szlifuje się to e, w maszynach, w bębnach, po poleruje się to e, w, w w igiełkach, czyli to są takie polerki magnetyczne, w których się wszystkie, wszystkie drobne elementy poleruje. Jak już się to wykona, płucze się, myje się i, w, i idzie to do bębnów, w których w, w kulkach czy w satelitkach poleruje się wyrób już na gotowo. Jak jest wyrób wypolerowany na gotowo, wówczas zakuwa się kamienie. No i w ten sposób w sklepie mamy piękne pierścionki My i miały... inną biżuterię. My miałyśmy taką okazję i ogromną przyjemność i zaszczyt zobaczyć mm, jakąś część tylko tego, jak, jak można wytwarzać takie pierścionki. A chciałam zapytać się, ile, cza... no oczywiście tak szacunkowo, ile czasu zajmuje wytworzenie, wytworzenie tego, takiego pierścionka czy pierścionków, to co właśnie powiedziałeś. Czy to są dni, czy to są godziny, czy to są tygodnie? No, to są dni, to jest to taki proces, to trwa kilka dni, żeby był e, dokładny i dobrze, dobrze e, wykonany. To jest, nie wiem, dwa, trzy dni. Z tym, że no, w zależności i, i też od ilości, nie? Czy to jest tam jeden pierścionek, czy to jest kilkadziesiąt pierścionków. Jeżeli jest kilkadziesiąt pierścionków, to ten proces też trwa troszeczkę dłużej, bo bo wiadomo, że przy pierścionkach trzeba zrobić pełną rozmiarówkę, nie? A skąd tak u ciebie wziął się ten pomysł, żeby zostać jubilerem? No bo byłeś bardzo, bardzo młodym chłopakiem, jednak jak, jak zaczynałeś szkołę. Czy, czy to był taki pomysł spontaniczny? Hmm. Myślę, że tak. Na? Myślę, że to tak spontanicznie powstało. Eee, tak do końca. Sam nie wiem, skąd to się wzięło, no ale trafiłem do takiej szkoły, skończyłem to i tak się los potoczył. Okazało się, że jest talent i są zdolności manualne. Ja tak, że to wszystko, wszystko zagrało. jakoś tak zgrało się razem. Nie? No właśnie, bo złotnik jubiler potrzebuje mieć wiele różnych umiejętności, ale też wiedza. Jaka, jaka tutaj wiedza jest taka niezbędna, żeby operować różnymi materiałami, żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no bo cała ta technologia wymaga też mm, no pewnego zakresu wiedzy jakiego. No to jest, sądzę, że to jest bardzo duży zakres wiedzy, bo poczynając od stopów metalu, czyli tutaj w grę wchodzi metalurgia metali kolorowych, trzeba wiedzieć, co z czym łączyć, jakie stopy używać. No, oczywiście złoto, srebro, ale do tego dodaje się różnych innych dodatków stopowych, trzeba to znać. Trzeba wiedzieć, jakie procesy obróbki, czyli jakie maszyny, jakie urządzenia zastosować, do jakiego procesu. Trzeba wiedzieć, no, w tej chwili to już jest troszeczkę uproszczone wszystko, bo. bo nie ma tak, takich dużych zagadnień z chemii, bo używa się powiedzmy tam kwasy cytrynowy czy jakieś inne takie proste, proste rzeczy do, do obróbki, bo dostaje się wszystko przygotowane. Można kupić przygotowane. Nie trzeba samemu tego przygotowywać. Tak samo do polerowania dostaje się gotowe preparaty, które pomagają, wspomagają polerowanie. Tak to dokładnie wygląda. Hmm, czyli chemia, metalurgia, e, mineralogia, bo trzeba znać się na kamieniach, trzeba wiedzieć e, jaki kamień, e, jak obrabiać, jak, jak, czy jaką ma twardość, e, czy jest kruchy, czy jest łatwo łupliwy, bo przy zakuwaniu może, może, być, może być problem, jak za dużą siłę się włoży w zakuwanie, to można uszkodzić kamień, a to może się wiązać z dużymi kosztami. A czy są jakieś kamienie, które szczególnie nadają się do biżuterii ze względu na swoje chemiczne właściwości? No wszystkie, które są piękne. <grymne> <grymne> Czyli tutaj tylko estetyczne, no, Myślę, że tak. Myślę, że to głównie, głównie walory takie ozdobne są tych kamieni i to czyni e, je tym, że są to ka kamienie ozdobne, bo nie wszystkie kamienie Ozdobne są, są szlachetnymi, prawda? Część kamieni ozdobnych jest tylko ozdobna, a część z nich to jest półszlachetne. Także takie ta, to, to jakby kobieta weryfikuje, czy to jest piękny kamień, czy nie. A jak postęp technologiczny wpłynął na zmianę pracy złotnika jubilera? Jak to było w latach 80., a jak to jest dzisiaj. Czy jest jakaś taka obawa albo czy to się już dzieje, że maszyna w jakiś sposób może wyprzeć albo zastąpić pracę człowieka w tym zawodzie? No nie sądzę. Zawsze ten czynnik ludzki gdzieś tam zostanie. Natomiast postęp no, jest no, potężny. To jest wręcz no, niewyobrażalne, bo Kiedyś wzór trzeba było ręcznie wykonać, i człowiek tak do końca nie wiedział, jak to wyjdzie. W tej chwili zerknie się na komputer i widać, jak to wygląda, i zawsze można coś zmienić, coś, coś dodać, coś odjąć. Przy, przy ręcznej pracy już nie było takiej możliwości. Jak już coś się popsuło albo nie wyszło, to trzeba było to robić od nowa. Tutaj na komputerze, jak się coś nie podoba, albo nie wyjdzie, to zawsze można to skorygować. Zyskuje się bardzo dużo czasu dzięki temu. Mhm. No i też chyba ogranicza koszty dzięki temu. Tak, tak. No, niweluje, w znacznym, tak niweluje w znacznym stopniu koszta. Nie? Poza tym takich wzorów można zrobić komputerowo bardzo dużo w znacznie mniejszym czasie niż, niż robiąc to ręcznie. Mhm. A kto obecnie wykonuje takie wzory? Są firmy, które się specjalizują w wykonywaniu takich, takich yy, prac. Yy, może nie tyle projektowych, ile samo wykonawstwo, czyli e, w, e, rzucają to na komputer, obrabiają i, i drukują na drukarkach. No i to jest w zasadzie koniec, prawda? Resztę prac musi już jubiler wykonać. Czyli, czyli tutaj już nie ma raczej mowy o tym, żeby po tym wstępnym wykonaniu na komputerze danego wyrobu. Nie byłby potrzebny mhm. człowiek. Musi to wziąć do ręki, obrobić, to wykonać, posprawdzać, czy kamienie pasują, czy jest to dobrze wykonane, czy, nie, czy jakieś korekty zrobić i puścić to w dalszy etap produkcji. Mhm. Nie? Czyli poza tym wstępnym projektowaniem, dalej dzisiaj można pracować na tych samych maszynach, na których pracowano powiedzmy 20-30 lat temu. No tutaj niewiele się zmieniło, bo mhm. doszły jakieś tam nowe urządzenia, nowe maszyny, które usprawniają pracę ale poza tym niewiele się zmieniło i to co widziałyśmy też przed rozmową jest Dużo takich narzędzi ręcznych. naprawdę widziałyśmy niesamowity warsztat z tyloma narzędziami. Coś, co wydawało mi się, że No szczypce. No, 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 no. A tutaj Paweł opowiadał nam, jak dużo ich jest, jakie są rodzaje, już nawet teraz ich nie przytoczę, bo, bo nie pamiętam, Służmiarka ale na pewno się pojawiła. Tak, ale chodziło o te, o te szczypce, które mają różne końcówki i służą do, do, do różnych rzeczy, i to naprawdę robi wrażenie. No tak, mhm. każde szczypce są do innych czynności, prawda? Jedne są do, do, do łapania czegoś szerokiego, inne do łapania wąskich elementów, jeszcze inne do wyginania, do kształtowania drutu, do kształtowania kółek, do zakładania kółek. No, jest tego dużo. Czyli tak naprawdę rozpoczynając pracę w tym zawodzie trzeba zaopatrzyć się to wszystko, tak jakby od początku, czy to no może jeżeli z Jeżeli chce się ręcznie wykonywać, to na pewno trzeba mieć, no, prawda jest taka, że im lepsze narzędzia, tym lepszy efekt jest y, dzięki nim uzyskany, nie? Ale we właściwych rękach. No, to tak. To tutaj tego komputer nie zrobi. To muszą być odpowiednie ręce, które y, sobie poradzą z wykonaniem wszystkiego. Nie? Tak jak obiecałyśmy we wstępie, teraz ujawnimy naszego drugiego gościa, a właściwie gościnie. Bywa tak, że jeśli ktoś ma do czegoś dużo zapału i konsekwentnie w tym działa, to ten błysk w oku i zamiłowanie do jakiejś dziedziny przechodzi dalej. Jest zaraźliwe i tak było w tym przypadku. I tutaj rola obrączki ma swoją znaczącą wagę. Pasja została przeniesiona na żonę, która w branży jubilerskiej działa od lat. Zatem kilka słów o modzie, czy o tym jak geografia wpływa na biżuterię. Rozmawiamy z Dorotą Jażdewską, właścicielką firmy Polkarat Design, której wyroby zdobią sklepy w całej Polsce i nie tylko. Bardzo dziękujemy i za, zarówno za to oprowadzenie po warsztacie, bo to była niesamowicie cenna lekcja, że mogliśmy chociaż... Jakiś fragment waszej pracy zobaczyć tutaj naocznie i kilka zdjęć zrobić, żebyście i wy, słuchacze, mogli też się przekonać, jak, jak wygląda praca złotnika jubilera. No ja również dziękuję i no, bardzo się cieszę, że mogłam troszeczkę chociaż pokazać, właśnie jak wygląda produkcja w firmie, no i gościć, was tutaj w firmie u siebie. Dziękujemy, bo dla mnie na przykład, mimo że e, również obcuję z biżuterią od najmłodszych lat i pamiętam doskonale też to, że wiele razy uczestniczyłam w tej pracy, to, to nigdy tak od początku do końca nie wiedziałam, jak, jak wygląda cała produkcja. No i dzisiaj to była wręcz muzealna dla nas lekcja. I też to pokazuje, jak bardzo jak bardzo ważny jest człowiek w całej tej produkcji, że mhm. tutaj, tak ja to odbieram, mhm. że jest taka cienka granica jakiegoś błędu, że można źle odlać wosk, że, że, że można czegoś nie zauważyć, przeoczyć, także no, no ogromny szacunek w ogóle mhm. dla tej pracy i no dlatego, żeby jakby tak konsekwentnie mimo tego, że no tak wiele błędów można popełnić, to, że tak, tak konsekwentnie w tym działacie i, i, i przez te lata trzymacie to w ryzach. Jeszcze chciałam dodać, że mnie wręcz powalił, powaliła ilość niuansów przy tej produkcji, jak Paweł nam opowiadał. Oczywiście to jakiś tylko skrawek tego, co, co robi na co dzień jubiler w zakładzie, no jest tego tak dużo i jak sam powiedział, no w szkole wynosi się jakąś taką minimalną wiedzę, a całą resztę tak naprawdę zdobyła się w czasie pracy już praktycznej, i, no, i dla mnie to jest no, niesamowite i jeszcze bardziej będę doceniać ten pierścionek, który noszę na palcu, <śm> jaka, jaka, jak, jaką mm. trzeba było pracę włożyć tak naprawdę od tego projektu, który powstał w głowie, aż do tych ostatnich szlifów? Mm. To jest fabryka skarbów. A jeszcze chciałyśmy dopytać Ciebie o modę w biżuterii, bo wspominałaś, że to nie jest takie oczywiste. Jeżeli chodzi o modę w biżuterii, to się zupełnie nie przekłada, na przykład tak jak jest moda w ubraniach, to nieraz tak właśnie myślałam, że jak jest modny jakiś kolor, to zaraz trzeba robić biżuterię w tym kolorze, że klientki właśnie będą szukały to, to zupełnie się nie przekłada, nie? Ludzie wolą Aha. tak, tradycyjne wzory, yy, myślę, że dobra jakość, żeby to po prostu było porządnie zrobione, i takie faktycznie, żeby to pasowało do większości właśnie ubrania. Mhm. Czyli kolorystycznie taka, w taką większą uniwersalność tak, ee, polki szczególnie. Tak, tej, tak. Ale to chodzi o kolor, czy też chodzi o wielkość tej biżuterii, czy to też ma znaczenie? Kobiety troszeczkę starsze. Uwielbiają właśnie większą biżuterię. To tak jest z naszych doświadczeń. Młode dziewczyny właśnie delikatną biżuterię, a starsze kobiety konkretną, uwielbiają po kilka nawet założyć pierścionków. Także no, taka jest różnica. Nie? Przecież to wynika właśnie z jakiejś takiej pewności siebie poprzez tą dojrzałość, którą one uzyskują? Myślę, że tak. A na przykład, e, czy, czy jesteś w stanie powiedzieć tak z doświadczenia? Jaką biżuterię lubią Amerykanki, czy Niemki, czy Rosjanki? Czy jest jakoś tak to rozłożone geograficznie jaką biżuterię lubi, jaki kraj? Jeżeli chodzi o Amerykanki, na pewno musi być to duże biżuteria. Oni uwielbiają wszystko co duże. Czym bardziej dziwne, czym bardziej kolorowe? To właśnie myślę, że Amerykanki, a Europa to bardziej. Klasyka, na pewno delikatne rzeczy. I też będąc w waszym warsztacie dostrzegłam, że nie tylko produkujecie taką stricte biżuterię ozdobną mhm. dla kobiet, ale również pamiątki, na przykład na chrzest czy też biżuterię dla mężczyzn, tak. prawda? Oj, tak. Jeżeli chodzi o biżuterię dla mężczyzn, to muszę powiedzieć, że bardzo dużo się sprzedaje. Myślę, że mało firmy robi też takie sygnety i może stąd. To wychodzi, ale, ale mężczyźni też kupują biżuterię, kupują wisiorki. Także myślę, że, że dla mężczyzn też można znaleźć coś ciekawego. Ale mamy piękne też. Produkujemy na przykład smoczki, to są takie pamiątkowe rzeczy, łyżeczki, które można jakiś grawer ładne zrobić i dać w prezencie. Na chrzest. Na z okazji narodzin. Tak, też, tak, narodzin, na chrzest. Chiny zaczęły bardzo dużo rzeczy produkować, mm -hmm. i, i dużo takich półproduktów jednak jest mm -hmm. z Chin sprowadzana. Czy na, na Waszą firmę to jakoś. No, to duży, tak, duży wpływ. Także, no ale myślę, że my wygrywamy właśnie tym, że w naszej firmie produkuje się biżuterię. No, mamy taki wypracowany już swój styl. I klientki naprawdę pokochały, bo wiedzą, że to jest dobra jakość. Yy, właśnie to wzornictwo jest takie. My też słuchamy klientki, mm -hmm. nie? Także wiemy, czego szukają. Czyli tutaj jest ta indywidualność, jednak czego zupełnie. Y Powiedzmy z tych Chin my tego nie uzyskamy, nie. prawda? To my się nie. będziemy dopasowywać do ich trendów i tego, co nam narzucają, mhm. a, a u Was faktycznie można tak... My słuchamy klientki, mhm. rozmawiamy z klientami, z klientkami, wiemy doskonale, czego szukają. I, I, tak i na tej bazie się... powstają wzory, tak? Czyli dokładnie. w momencie, kiedy ludzie pytają o coś tak, i, i jest tak. zapotrzebowanie, to właśnie wtedy powstaje wzór. No tak, wtedy trzeba to usiąść i przemyśleć, nie, co ewentualnie. Jeszcze Czy to nie tam jest można... tylko fadaweria jednej klientki. No dokładnie, dokładnie. Kobiety też szukają na no, modnych rzeczy. Mm -hmm. Są kobiety, które mają swój styl, nie patrzą, co jest modne, ale no, mm -hmm. wiadomo, nie, że niektóre kobiety też no, chcą być modne. I, I no, trzeba wziąć to pod uwagę. Dziękujemy za odpowiedź na nasze wszystkie pytania, które nas tak bardzo nurtowały. No, dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. I do usłyszenia. No dobrze, bo nasi eksperci nie zdradzają, czym jest Sówmiarka i Kornazen, to powiedz teraz, yy, czym jest Sówmiarka, o której wcześniej wspomniałyśmy. To tak naprawdę taka linijka jubilerska. To jest narzędzie, które służy do precyzyjnego pomiaru a, tych maleńkich wyrobów. Okej, okay, a drugie narzędzie, czyli Kornizen. Przypomnisz, do czego on służy? Czekaj, gdzieś tu miałam chyba to zapisane. Momencik. Słuchaj, a. Możemy zadzwonić do twojego taty i się zapytać o to. Dobra, upewnimy bo, się, no, ja bo, też bo, bo już tak dokładnie nie tej... pamiętam. Halo, Halo, cześć, tato. Takie szybkie dobra, pytanko, bo zapomniałyśmy, jeśli możesz nam przypomnieć, czym jest kornizer? To jest e, przyrząd do zakuwania e, kamieni. Okej, okay, dobra. Do, to, to są takie specjalne, specjalne łapki. One się nazywają korny. I on służy do zaciskania tych kornów na kamieni. Super, no to teraz już wszystko wiemy. Dzięki. No, wszystko? Tak, tak, no. Dzięki wielkie. No, to na razie. Pa. pa pa! No to już naprawdę wszystko w tym trzecim odcinku. Do usłyszenia. Hej! Cześć! granier powstało w ramach programu Otwarty KM realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.